Paweł Trybała na forum MMA. Założę się, że przejąłeś cały ten fame, wszystkim zabrałeś zawodnikom. Nie no, witam cię serdecznie. Przynajmniej połowę. Witam wszystkich. Nie no, oczywiście powiem ci, jestem bardzo zadowolony, że w końcu mogę być na takiej imprezie i na takiej imprezie wśród tak doświadczonych zawodników. Z początku tak się nawet nie mogłem wbić w to towarzystwo, bo tak mówię, sami tacy dobrzy zawodnicy. No i ja. I w końcu, no, ale cieszę się, bo jestem już zaproszony tutaj jako zawodnik, nie jako tam jakiś gwiazdor. Po prostu jako zawodnik, tego się chcę trzymać, chcę być dobrym zawodnikiem, takim jak ci wszyscy fighterzy, którzy się tutaj znaleźli. Chylę im oczywiście czoła, dążę do tego, żeby być tak dobrym jak oni wszyscy, albo i lepszym. Na pewno fajne miejsce, żeby wymienić kilka zdań z każdym z nich, chwycić jakieś zrady. Fajni ludzie, naprawdę fajne wydarzenie, fajne miejsce. Nie? Ptaszki ćwierkają, że skończył się kontrakt z X-Cage'em. Czy możesz potwierdzić i powiedzieć ewentualnie co dalej? Wiesz co, no, to nie jest tajemnica. Kontrakt się skończył, miały być 3 walki, wszyscy myśleli, że będą 3 walki, ale nie było 3 walk, dlatego powiem tak, nie muszę tam już walczyć, ale mogę. To czy tam zawalczę, jest zależne od organizatorów, albo powiem inaczej, od lepszych ofert, nie? Ja mówiłem od początku tam organizatorom, że jeżeli będziecie o mnie dbać, to nie ucieknę. No jeżeli ktoś chciałby zadbać o mnie lepiej, no to dlaczego nie? Poza tym, no chciałbym się rozwijać, Ale ta reguła nie sprawdza się już w przypadku kobiet, bo to już jakby, już masz kogoś, kto dba. Tak, to nie. Pozdrawiamy Elizę. I ogólnie powiem tak, jestem podczas dyskusji z pewną organizacją, nie powiem na razie z jaką. Czy na razie z wiodących? Tak, tak. Wydaje się fajna propozycja, wydaje się myślę, że dobrym krokiem ta decyzja może być w kierunku rozwoju moim pod względem MMA i na pewno chciałbym się rozwijać, chciałbym brnąć wyżej, no ale co się okaże, w każdym bądź razie planuję walkę, jeżeli dojdzie to w Warszawie, także już zapraszam wszystkich, będzie to początek listopada, albo może październik, gdyby się tam coś wydarzyło. Nie? Dobrze, to już zawsze jest jakaś informacja. Dokładnie. Powiedz, czy po twoim ostatnim pojedynku to był jakiś tam, powiedzmy, kopniak dla ciebie taki ambicjonalny? Co sobie przemyślałeś, co zmieniłeś? No na pewno, powiem ci szczerze, że wiadomo, jak po samej walce to największe emocje wtedy, 1000 myśli i tak dalej, czy chwila takich zawahań, kurde, ale no, nie miałem w głowie jakoś, żeby się poddać, wręcz przeciwnie, powiedziałem, że chcę się podnieść, upaść po to, żeby wstać jeszcze silniejszym i na pewno się mobilizuję, chcę trenować jeszcze ciężej, z jeszcze lepszymi. No, przykra była ta kontuzja, bo ona mnie wykluczyła i czasem, żeby zrobić krok do przodu, dwa do przodu, trzeba zrobić krok do tyłu. No i niestety ja teraz zrobiłem ten krok do tyłu, bo kontuzja mojej ręki, błędna diagnoza, stwierdzili, że było zwichnięcie, było złamanie czy tam pęknięcie i no, za długo byłem niezdolny do walki i cofnęło się ten parter, to wszystko trzeba było nadrabiać, stójkę, parter. Zacząłem już wszystko tam doganiać, ale wiadomo, no, trzeba się rozwijać, iść mocniej. No, a takie coś, no, łzy mi leciały z oczu, jak tam parę dni po walce chciałem chociaż pompkę zrobić i ręka mi tak drżała, że po prostu upadałem i nie mogłem tej głupiej pompki zrobić. Na jednej ręce. No, jeszcze by mi bicki spuchły i byłbym niesymetryczny. No, robiłem to, co mogłem. Biegałem, stwierdziłem, że muszę poprawić swoją wydolność, na pewno kondycyjną, parę rzeczy zmienić, może mniej kopać, może spróbować swoich sił w parterze. Zobaczymy, no, przygotowuję się teraz też w każdej płaszczyźnie, chcę być gotowy na wojnę w każdej z nich, nie bać się iść na ostrą wymianę i mam nadzieję, że teraz, jeszcze w tym roku, na jesień pokażę wam wszystkim, że Trybson jeszcze pozostaje w tym i nie zamierzam stąd szybko uciekać. Nie? Listopad, Warszawa, tak? Powiedziałeś. Jeżeli dojdzie do tego, to tak. No jeżeli nie, to może być może ten październik X-Cage, ale no, zobaczymy jak to będzie. To w takim razie życzę ci jak najlepszych ofert. Dziękuję bardzo za twój czas. Dziękuję również, pozdrawiam.